Hej, 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 Liska. Na tym odcinku zagrajmy Fallout New Vegas. Radio, radio. A, nie było. Był głos. Myślałem, że nie ma. Dobrze. Na czym to skończyliśmy wczoraj? Aha, mieliśmy iść tutaj po coś. Momencie, mam ten. Tak, na tą wejście sportową. Coś miałem tutaj zrobić. Czy tylko miałem to zobaczyć do tego gościa, gdzie byliśmy? Teraz bądź człowieku mądry, pisz wiersz. A, naprawić, już pamiętam. Zobaczę, czy minigun będę mógł naprawić. Mi jest stać na bilet na to. To jest dosyć ważne. Nie wiem, na to nie patrzeć, prawda? I ulepszenie kupić do... Chcesz coś kupić? Hadi. Co? Fajniesz pan? Wiem. Aha. O, działko obrotowe. Ujojojojoj, trzebie po... Nieźle. 2000 caps i za takie ten... To 700 kapsli kosztuje naprawdę. Mój tłuszek do mięsa 3000. Let's see. Ulepszony kombinezon. Chyba naprawię jaki tam. Dobra. Na razie stary. Tej maszynki chyba tutaj nie macie, co? Wątpię. Ale rzucę okiem. Wiecie, ta co stoi przy tych. W rynistrzach. Ten automat sprzedający broń. Ale tego tu nie widzę. A, mieliśmy się wziąć za tym. Prawdopodobnie się rzucimy. Ale to jak zużyjemy trochę amunicji. Tym niemniej. Tak, wygląd... Nie, nie wygląd. Co ja robię? Mapa świata. Ja chcę... Do zbrojmistrzów. Tak, tutaj. Nakarmimy zaraz naszego szponiaka, słodziaka i to będzie trudne. Trzeba by było, cholera, odciążyć się chyba i zrobić sobie jedną z tych misji. Prawdę powiedziawszy, za bardzo nie lubię tej jednej misji, no ale... Ona jest najłatwiejsza i tego zrobiłbym ją jako pierwszą. Chemię. Chętno, chadło, 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 o... Trudna woda? Wącik. Co do? Już mieliśmy wodę jeszcze. No bo niekoniecznie. Dobra, nie będzie ta trudna woda nawet. Jeszcze powinien być pewnie w... drink, o. Tu mamy sensora pilla. Sen obniża, tak? Wypijmy trochę i... No, powiedzmy. Dobra. Chodźmy tutaj. Tak. I modyfikacje. Weapon modes. Kupmy sobie. A, co? Stać nas 134, tak? I teraz jak? Będzie uzbrojenie, modyfikacje, o, plus 60, nie no. Ło, kur. 240 sztuk amunicji, nie, to muszę tak, tak pruć. I to pruć. Taki magazynek, fajna rzecz, nie? Tylko, że no, amunicja to zależy od tych obrażeń, to nie narobi, jakby nie patrzeć. No dobra. Tym niemniej ludziska teraźniejsze szlaki, nie? Różne... Gdzie to było? Nie, to w data. I to w radium. Przekaz CRMA i tego nie chcę. Różne szlaków, właśnie to tam bym pewnie chciał. Robię moja w Nowy Vegas i tajemnicza transmisja. Moment. Ta tajemnicza transmisja...
Momencik. Gdzie ja mam to opakowanie? Bo ja muszę rzucić wielbliska okiem lekko. Gdzieś to powinien się walnąć. To nie, to jest Wiedźmin. To nie. Cholera, muszę tak posprzątać. A to co to jest? To jest... To nie to. Gdzieś to powinien być. Nie, jest. Dobra, dobra, dobra. Chodź, chodź tutaj. Nie uciekaj. No. No co te dodatki to są? Ultimate Edition. Wydanie kompletne, tak to się nazywało. Chwała Forsa. Szczere Serca. Moment, Szczere Serca, co to było? Old World Blues, to było... Smutki z tego świata? Lonely Road. Cholera. Które teraz tu wziąć? Zobaczmy na mapie ogólnie. I mapa świata. No gdzieś to był właśnie ten do tych, czym najpierw rzucilibyśmy się. Na pewno nie chcę robić Chloe Force jako pierwsze. To jest cholernie trudne. Moja postać jest zdecydowanie za słaba, żeby bez wyzwania przejść to. Co to mamy? Szczere Serce. To chyba są te Szczere Serca. Właśnie. Smutki Starego Świata. To pamiętam, to jest to... Momencik. Jedno iść w cholerę, drugie iść w cholerę na to. Momencik. To liczmy. Mamy jedno w tym miejscu mniej więcej. Mamy cztery dodatki. Jedno jest tutaj, drugie gdzieś jest po środku. Trzecie jest bodajże tutaj. I czwarte. Momencik. Jedno jest to, do tych przejść. Drugie jest na ten, trzecie i na ten. Aha, już pamiętam, dobra. I to ostatnie to jest właśnie ten do tego kasyna. Dobra. W Helios, no nie wiem, czy chciał tam iść z tą bronią aktualną. Obóz... już wiem, do krypty mieliśmy iść. Teraz mi się przypomniało. Szybko to. Krypta 34. Przesuń znacznik. Chodźmy do niej. Tam zmarnujemy trochę tej amunicji i tak dalej. Sponiewieramy, co da się sponiewierać. No i powinno być, powiedzmy, dobrze. Coś na naszych plecach jest. Kierunek, kierunek, kierunek. Tamtędy, tak? To chodźmy. Schowajmy tą zabawkę tylko. I dreptajmy tam, gdzie mamy. Tą stąd tylko tam... dojść można. Mapa. Nie wiem, czy tędy dojdziemy, tą drogą iść tutaj tędy, czy z tej strony musielibyśmy. Spróbujmy tędy. Co nam szkodzi, prawda? Tam coś jest i prawdopodobnie uda się nam jakoś tam chyba przejść, oby. Czy tu jest jakieś przejście, czy nie? Bo jak jest, to nie będę tu się bawił. Nie no, wygląda na to, że tędy da się przejść. Tam coś tam jest przed nami. Ciekawe na to co. Byleby tylko nie była to niewidzialna ściana, bo tego nie cierpię. Cholerstwa. To ci. Słuchmy na razie. Powinna przez chwilę uciekać, jak nas zobaczą pewnie. Dopiero potem zaatakują. Oni tak mam wrażenie, że oni atakują jakby w zasadzkę. Jaskinia Kalina Johnsona. No sprawdźmy. Cóż to takiego będzie? Prawdę powiedziawszy, na co nie pamiętam. Swój chłop. Serio? Dobra. Czyli bym pewnie jakieś pułapki jeszcze, albo i nie. Co ty masz?
Mięso kota szczura. Garnek. No się masz. Aha, ale nic tutaj ci nie podwinę. O. Generator widzę. Radyjko. Co to, co wróć? Skrzynia żołnierza enklawy? Ale jaja, to jest ten jeden członek właśnie enklawy właśnie. Powinni zagadać. No, chodź tu, doktorku. Już pamiętam, on chyba jest od broni ciężkiej. I've been in the Reaper's shadow for a long time now, and I thought he'd finally showed up to collect. He's just mocking me now. There's a twitch in my trigger finger. I've lost my eagle eyes, and the other day I could have sworn I heard Sergeant Dornan chewing me out. I'm old, and I'm starting to feel it. It's not pleasant, especially when you know your mind's slipping away, and we all gotta go sometime. But I was hoping for something a little more heroic. He was a drill instructor I knew. He was also the meanest bastard I've ever known. Once he caught this private out of uniform, and old Dornan went off on the most ear-blistering rant known to man. It was inspiring. Czy to jest co myślę? Teraz nie pamiętam tylko właśnie tego imienia, czy to nie jest właśnie ten, bo ludziska, była taka akcja w Falloutie 2 w Navarro, taka ma miejscówka, gdzie była baza właśnie wypadowa enklawy do, jeju, od paliwa, Jezu, drogi na oceanie. Szyf naftowy, jakoś tak to się nazywało. Właśnie to była baza wypadowa i tam był gość, gdy szliśmy sobie naszą postacią i zagadaliśmy do tego jednego właśnie sierżanta. To on nas zaczął opierdzielać, że nie jesteś, dlaczego nie jesteśmy w pancerzu i tak dalej. Było naprawdę śmieszne. I to jest jedno z niewielu, gdzie był pokazany ten gościu, taki tam gadająca głowa tak zwana. I głos miał własny, nie tam, że tylko tekst. Na to było świetne. He was a drill instructor, I knew. He was also the meanest bastard I've ever known. Once he caught this private out of uniform, and old Dornan went off on the most ear-blistering rant known to man. It was inspiring. Cholera. Czy by mi się dało to zrobić, żeby wam pokazać? Jeju, drogi. Tak, mi gdzieś chciało save'y. Cholera, dupa, nie zaję tego, szkoda. Ja mam teraz stoił tak w tym miejscu, powiedzmy, jak to wyglądało, no ale... O, właśnie. Jak zawsze. Wszystko. The truth of it is that I did cut out a raider's heart, but only took a bite to mess with his buddies. They had me surrounded, and I went with the first thing that came to mind. Some ran, and the rest were startled just long enough. Sure do. Had a wife for a while. Tribal girl, really pretty eyes. But she's been gone a long time now. Well, ain't like I've got... A czemu wy nie porozmawialiście? Nee, tam. Jesteś B. No, bo jakiś skrypt się nie zdecydował. Będzie znowu dupa. Blada. Coś tu jest za cholerstwo. Co? Zatłukłem go tyl? Nie, no ja nie wierzę. To było ciekawe. Dobra, spróbujmy go trafić. Praktycznie zadawy odrzut, no to jest akurat plus tego, nie? Tej amunicji. Chora, to może być trudne.
Gdzie ty jesteś? Nawet cię nie widzę, cholera, to jest wkurzające. Ja go tu gilgoczę, a on mnie tutaj sieka. Czy ja go zatłukę w ogóle? Co się będzie bolało? Zdychaj w końcu! To jest na takie, wiecie, celenie opancerzone, bo to jest trochę tak strasznie... Jest taka strasznie słaba przebijalność, że to się... Aha. Nie no... Okej. Okay. Można i tak. Czytaj. Powiedzmy, że gra... Piekła dwie pieczenie na innym ogniu. Okej. Okay. To jest trochę niepokojące, że ja się tu... Trochę wiecie, widziska, całkiem by było miło, gdybym jednak mógł stąd wyjść. Chyba spróbuję jeszcze raz przeczytać. Czytaj. Tak. I od razu próbuję ruszyć się. O, dobrze. Nie ma tragedii, więc... Gdzie uciekasz? Ty chamie, ty. Ten był jakiś słabszy. Ciekawe. Nightboard. No jakieś kurde króliki, tym może by było... Co to jest? I diabeł. Co tam jest w ogóle? Jakby ten z... Jeju. Prypeć. Jeden podobny. Stalkera. Parasite. Kaboom. 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 Zmieńmy amunicję. Transportową. Nic z tego, co? Powiadacie? A to jest właśnie ten chyba. Właśnie powiem tam kolejny raz, dobrze. O, co to za mało klipek? O, na nich to jest nawet całkiem zacny. Ghoul Flash. Wiem, że może... Tutaj coś będzie, ale jednak nie. Elo, elo, 350. Nie wiem jak u nich z pancerzem jest. A to kojot. Ja tutaj nie wiadomo co. Myślałem, że jest jakiś super mutant. Masz plechy. Tańcz! Tańcz mówię! Dobrze, tańczysz. To se postrzelałem? Kapsle. Skóra kojota. Mięso gula. Tak, średnio. A w tym tutaj? Skóra. A, też może być. Ale my to gado-gado, a nie idziemy w tym kierunku, w którym mamy. Chowajmy tę zabawkę dla dzieci. Bam, 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 bam. Zajmijmy jakąś wysoką pozycję. Chyba będę musiał zakupić, wiecie, karabin wielkokalibrowy. Ale też przydałoby się to sprawdzić, szczególnie czy ja mam to sprawdzone. Nie. Kurde, korci, co nie? Chyba tam pójdziemy. Krypta nam nie ucieknie, a to o tym możemy zapomnieć czasem. Chimera. Kurde.
Kiedyś się w końcu pomylę, zobaczysz. Te się dorwały. Normalnie para. No. Naszą doktorkę jej przydałaby się ogólnie jakaś broń. Lepsza. Na razie nie ma, nie ma co narzekać na to. No ale jednak. Nie zaszkodziłoby na pewno. A chodźmy do tego, wtedy pójdziemy tam. Może znajdziemy tam toaletę jakąś. Napełnimy butelki. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Loslinka. Połuje na Quicka. Ludziska. Połuje na Quicka. Kiedyś się oglądało tą bajkę. No ale mógłbyś... No właśnie. Coś tu jest pełno czegoś, ale... Czy to coś chciało mnie zatłuc? Czy to może Legion jest? Nie, to jest chyba NRK. Tak, i to jest miasteczko jakieś namiotowe, czy coś takiego się nazywa? Nie, Kemgolf. Mhm. I tutaj mogę zadanie pewne zrobić, z tego co pamiętam. Tylko... Tak, już nawet pamiętam, nie mam wystarczającej ilości tego materiału wybuchowego, więc nawet się nie zrzucam na to. Się nie opłaca nawet. Chodźmy do tego, do tej krypty. No ale miejscowość tylko tak, prawda? Prawda. Bam 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 bam. Serio znowu? Coś tam jest przed nami. Taki coś. Szkoda, że człowiek musi grać bez tego, ale jest dingo, bo akurat mało klatek, jeszcze mniej niż teraz jest. Jeszcze bardziej śmieszna liczba. To jest trochę masakra. Jeszcze nie na najwyższych detalach. No wiecie, trochę ten na dalszego tego się to się rozmazuje wszystko. I prawdę powiedziawszy, jajo widać. Zdychaj. Jeszcze żyjesz. Ale tego tata łajstwa. No ma jakiś zjazd rodzinny. Ha, ha, ha. Ej, 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 nie uciekamy, nie uciekamy i nie gryziemy. Rozumiemy się? No. Parasite, nic. Przeładujmy ten nasz epicki magazynek. Moment. Nic, nie jazda jakiś. Nic poza... momencik! Freddy! Zapomniałem o tobie. Cholera jasna. Przypominałbyś. Dostaniesz coś. Chemia, tak. Dostaniesz mięso. Szczura, tak. Moment. I'm a bang doing. A bang doing. You hear. Go be better with me. Czyli co chyba zrobię? Sobie quicksave'a sprawdzę to. Jest quicksave, dobra. Porozmawiajmy. Go on, no. To każdy ma go puścić. Tak, to było to, co myślałem. Że zostanie nas... O, jest głodny. Fajnie. Dobra, trochę żarcie. Chemia. Girl Flash. Nieźle leczy, to nie zostało, zostajmy. Food, mięso, koty, szczura. Dobra, to będzie tyle. Ciekawe, czy on zabłysnie znowu.
Tak, dobra. Myślałem, że może stać się umiejętność tam zbliżenia jakoś, nie? Powody są tak, różne rzeczy lubią się dziać, także wiecie, blisko, wolę być pewny. Tu przed naszymi... A, tu. Tutaj. Haha, tylko że nie trafiam. Fatmo. Kici, kici. Czymkolwiek jesteś. Mam trochę amunicji na ciebie. Kurde, Freddy. Ja w ciebie musiałem strzelić jeszcze. Aha, to nic nie było. Przeładuj mnie więc. Ważnym. Co to było tam? Dziwne. Albo się doczytał świat po prostu. Nie wiem, tylko Freddy'ego to mnie wykryło. No, bierzemy owocyki i to jest gdzieś tam nadal przed nami, tędy losowane. Cholera, ciemno się robi. Nie lubię, jak jest tak ciemno. Dopóki nie będę miał, jak mówiłem, żadnego hełmu, który nie pozwoliby mi widzieć w ciemności, to nie będzie mi się to podobało. Poczekajmy więc do rana. 8 wieczorem, kurę ciemno już, no. Kto to widział? Tam będziemy na pewno spragnienie, i to konkretnie. No, powiedzmy, że jeszcze ujdzie. Czy tam jest jeden jegomość, a ten? Pip-boy go nie widzi, nie tym bardziej. Ja tak mogę do jutra. Bam 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 bam. Wojownik Gokon. Chyba wiecie co? Żeby móc to przeżyć, ja muszę zrobić to tak. Zatłuszmy tego dziada. Bo tam będzie to... Twój szpon śmierci zginął? No nie mówcie, że teraz go nawet się nie da nic. Bo to by było już ładne. Poczekaj chwilę, jeszcze sprawdzę, nie? Ale... Czy to przeżyje w ogóle? Chemia? Ej... Nie... Rzadka czerwona pasta. Aha, to tak nic nie dało. Pech. Pech, ludzi sa pech. Za co? Więc... No, jak nie tak, tak. Bliska, jak nie drzwiami, to oknem, pamiętajcie. Kokonie, wróciłem! Padłeś. Pomimo, że nie wyglądasz. Kurde. Zmigana tutaj siekcza, kurde, cały magazynek władowałem dziada. O nic! Co z tego nie robi? To dostaniesz. Aha, miło. Dobra, ten zabity. Ale ty gdzie jesteś? Nie, tu nie przeszedł. On gdzie on jest? Odparował w ogóle?
No jest to, jest to. Water gecko. No tu siedzę, gdzie promieniuje zamiast. To już jest śmieszne. Tak, wiem. Cholera jasna. No trudno, no trzeba gdzieś czytać. Jajo węża. Moment, chyba to był nawet quick save, także... F9 i czytujemy. Ciekawe, czy on tak się zrobił jakiś... cienki. Gin, dziadu, gin! Żyjesz w ogóle? Żyję. Jak z tą... Nie, no spoko są. Bywało gorzej. Na przykład nie żyłeś. Także... Teraz nie jest tak źle. Tak się zastanawiałem, dziecka, i chyba z racji tego, że... Jak już mówiłem, mam prędzej, mam trochę problemy właśnie z tym... napędem. To tą drugą serię, nie wiem, prawdopodobnie może uczynię... uczynię tego... Half-Life'a, dwójkę, wraz z dwoma częściami dodatkowymi. Nie wiem, seria? Dobra, sprawdźmy to. Także prawdopodobnie jutro... Jutro... No tak, właśnie jutro, jak obejrzycie ten filmik. To jutro, następny dzień, powinniście sobie mieć możliwość obejrzenia pewnie tego Half-Life'a. Tak mi się wydaje, że do nas się wezmę. To nie, to nie, to. Z czym tu walczymy w ogóle? Dobra, więcej światła. Na nie to sobie damy radę z takimi tam. Te w problemie, tamte są cieniacy. Coś mi gryzie w tyłek. A w każdym razie próbuję. No, czy ty się zrobiłeś mniejsze, czy mi się wydaje? Znowu ty. Daję sasiana. Promieniowanie. Ale tym promieniowaniem czasami bywa, że coś jest. Cholera. Ale uwierzcie, bez powodu nie łaziłem po tych beczkach. Chwila, jak mi cię skam, muszę zasłonić okno, bo kurde, mi się znowu odbija. Ja ją widzę. A to mi się nie podoba, że nic nie widać. O! No, teraz to zbaja. Dwie drogi. Właściwie tylko jedna słuszna droga. Co my tu jeszcze mamy? Cholera, pić nam się chce. Gin. Trochę głupie, żeby nie było mięsa ani stys... O! Siemasz! To powinno być bardzo łatwe do opanowania. Ta broń mu to praktycznie odrzut nie istnieje. Broń raczej nie jest też jakoś super lekka, więc podbijanie lufy praktycznie powinno nie istnieć przy tak małym kalibrze broni. Takiej ogólnie małej amunicji. No tam się mieści tyle procho co nic. To jest jakaś amunicja, jakby. Czy to co myślę? Nie. Myślałem, że to będzie ten, śród. Pistolet. A, coś nie będziemy żałować sobie. Prawda? Podniesiemy. Czy to coś mamy? O, wracamy do krypty. Ja w środku co? Gule. Mieszkaniec. Jak dla mnie to gul. Dobra. To bym panu podziękował. Uuu, śmokle tak.
Mniej niż bym chciał. I naboje, spoko. Bekon. Złociutki. A mój co się kończy. To nawet powiedzmy, że dobrze. Tylko, że ta ilość kotek mi się tak średnio podoba. Jak można wytrzymać w głowę serię nieopancerzoną głowę? Nawet z broni sportowej. Jak kurde jak? Ławie taka kamizelka, kleczka podana, to łyka kurde. To... No problemu dla niej, ale kurde. Nieopancerzona głowa po prostu, tak? To trochę śmieszne. Kabum. Następny? Okej. Dostrzeżenia. Też dostaniesz tą głowę. Amunicja wali się tutaj. Ale tu mam coś cholernie mało kratek i to mi się za cholerę nie podoba. No wiecie, jak ma się 10 klatek na sekundę. Gin, powiedziałem, leżeć. Już. Nawet mniej, czasami to tak średnio, prawda? Kaszenka, nerwosol. Ale to takie. Standardowe wyposażenie. I tu jest cały czas radiacja. I to mi się średnio podoba. Coś pewnie walnęło. Może ten. Jakieś chłodzenie reaktora, albo coś na stylu. Naprawy. Ej, ale ponieś to proszę. Wieprzowina z fasolką. Uuu, żarełko. Moje gusta. A weźmiemy potem. Momencik. Nie kredens, tylko to. Właśnie. Rurka ołowiana. Szafka. Ciekawe, dlaczego tu mam tak mało kletek? No kurde, jeszcze w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie nie ma ani karta graficzna, ani procesor za dużo roboty, no bo gdzie? Same małe pomieszczenie. Włączmy może latarkę. Tak, promieniowanie widzę właśnie. Witaj. Aha. Aha, no tak. Fajnie. A w biurku naboje. I chyba bliska coś czuję, że za długo tu nie będziemy my siedzieć. I to raczej jest dość prozaicznej przyczyny. Nie chcemy wykitować. Henio! Co zła Janusze, Henio Warcia. Fla, co ja pierwszy. Janusze. Saksona pisze. Co tu się dzieje do jasnej cholery? A to te Janusze tu wybuchają. Dobra! Aha. W tej chwili najchętniej bym wziął się wkurzył i... Nie, po prostu nie idziemy tam wchodzić, bo to jest masakra bliska. Czytaj. Tutaj, tak, ostatni zapis, czytajmy. Idziemy stąd w cholerę, bo tu widać... To chyba poza nagrywaniem przejdę tą całą tą, bo to jest masakra. Cofnijmy się. Wszystko to poniosłem? Poniosłem. Chodźmy stąd z cholerę. Chociaż ten tutaj się leczy. Dostaniesz w głowę. Dziwięco łatwo zdechł. No,
Nie Freddy, tylko... No, oficer. A amunicja mi się, widzę, końcu, kończy. Freddy, ty kurna! Inteligentny inaczej. Myślałem, że jesteś mądrzejszy. Zmieńmy trochę amunicję. Ta ma trochę większe obrażenia. Nie lecz mi się tu. Zdychaj. No. Promieniowanie 500 faktycznie. 141 sztuk. Amunicji. Przyzwojne pieniądze. Wiecie co? Ja tu się postaram, czyli jednak chyba wydatę stąd. Ja tu nie chcę siedzieć. Nie podoba mi się bez Anteradu Radexa. Ja tu siedział nie będę. Nie ma takiej opcji. Nawet pomimo tego, że nie jest tradycja jakaś taka super, super wielgachna, w postaci, że 6 na sekundę, to 1000 sekund to też nie jest za dużo. Jakby nie patrzeć, więc sprawdźmy, czy nas nie na zewnątrz stąd. Jak najdalej stąd. Bam, 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 bam. No wiecie, to jest kilkanaście klatek, to jest jednak mało i... Nie mam zamiaru wam tu zafundować jakiegoś cholernego pokazu slajdów, nie? Ale pomimo tego, że nie gram na jakichś super dużych ustawieniach graficznych. Jak zmniejszę jeszcze bardziej, to już w ogóle będzie masakra. Bardziej? Nie. No to jest tam po prostu. Bom, 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 tędy? Znaczy tak. Tak, tędy. Wyłazimy stąd. No, wczytuj się gra, wczytuj. Znowu kurde wy. Dobra, temu panu podziękujemy. I czemu ja napierniczam? Cholerny... Aha. Okej. Okay. Coś się... Oni tu tylko czekali. Okej, fajnie. Ja też. Milusio. Najtwardszy. Przeżył najdłużej. Wczytaj. Czy tu uda mi się wczytać? Przeskoczyć gdzieś? Czy mógłbyś czytać? Dziękuję. Dobra. Cholera. No, czy mam jakąś super duper broń? Tylko mój mały przyjaciel to chyba tak da radę jako taką. To nie jest cienki. Dlatego go zabiję szybko. Dobra. Nie ty. Ty. Dobra. Dobra. Oczywiście mniej. Jak cholera zaatakowałeś? Widzieliście tam w ogóle? A, pies mu już mordę lizał. Ja się nie będę denerwował, żeby go postawić na nogi. Nie to nie. Nie chce żyć, to niech nie żyje. Ja się prosił nie będę. Halo, ja tu jestem. No serio? Ja tu... Ech.
Nie no, masakra. Ja tu nawet wchodzić nie będę, bo to... Ja się też nie wkurzę, co kuje ten, prawda, ginął i tak dalej. Czytaj, wczytajam. Ojejejejej. Troszeczkę się to porobiło przez ten czas. Krypta. Nie no, jakoś trzeba zabić. Tak. Gdybym ja ci miał... Możesz tego piboja wyciągnąć? No. Moja najbardziej kozacka broń to właśnie chyba ten mój mały przyjaciel. Nie mam go zmodyfikowanego. Działko obrotowe 13, 22. Cholera jest. Wygląd, chemia. Dobra, spróbujmy się jakoś naafidować. Możemy jak mocniej. Otrutka to nie. Zrobię awaryjny RNK. Nie, to zanim by pewnie przebili, to by było wszystkim. Weźmy sobie Medexa. Nerwocol. Psycho. Wygrzew. Pędzoną wodę. Sens rapid, wypijmy trochę. Tam żart. Moment. Jak się nazywało? Gold Flash to nie. O, Hellbeast Meat. Pokarm na krytyka. Tak, to się przyda, nawet dwie takie. Food, food, magazyny. Najpierw tego i gomościa zaciukajmy. Dobra, jednego mniej. Myślę, że da radę. Jak najszybciej. Spróbuję zabić co tylko w stanie. A, już mówiłem. Z nim to już kitam. Halo, ja tu jestem. Super. No zarżnęli mi tych wszystkich. No aż się wierzyć nie chcę. No po prostu kurne nie. Nie olali tych zarżnęli i tyle o. Mógłbym zrobić jedną rzecz, ale na pewno nie mam zamiaru tak za bardzo. Po prostu użyć kodów, żeby ich ożywić, ale zadanie i tak by poszły się gwizdać. Więc... Kurna. Czytaj. Albo wiecie co ludziska, to będzie jakoś trochę krótszy. Od 10 minut. Ja miałem zamiar was zanurzać tym samym ciągle ginąć. No może ja nie sam, ale moi kompanii. Są bardzo inteligentni. Tak więc na następnym odcinku zobaczymy się zaraz po tym jak ich zatłukę. To już nie ma sensu, więc tego ciąć tak dalej się bawić do tych kilku minut, także będę kończył teraz. Więc ludziska, dziękuję wam za bardzo za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się.